Jak wszędzie taki u Was przyszedł czas podsumowań, jaki okres podsumowujecie? Co podsumowujecie? Działania, wykorzystane środki, pomoc oferowaną i mieszkańcom, i stowarzyszeniom, i samorządom? Dzisiaj jesteśmy na konferencji podsumowującej realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, która została przygotowana przez Bielsko-Podlaską Lokalną Grupę Działania. Dotyczy to lat? Dotyczy lat 2014-2020, ale jak doskonale wiemy, przez zawirowania geopolityczne ten okres programowania troszeczkę się wydłużył i dzisiaj jest ten ostatni termin, 30 września, gdzie podsumowujemy realizację tej lokalnej strategii rozwoju, chwalimy się tym, co udało nam się zrobić i pokazujemy jej wymierne efekty. Ile pieniędzy było możliwych do dyspozycji na terenie powiatu bielskiego dzięki pracy, dzięki współpracy, dzięki rozmowom i lobbyingowi Bielsko-Podlaskiej Lokalnej Grupy Działania? Do wydania w okresie programowania 2014-2020 mieliśmy 3 737 000 euro. I te pieniądze, tak na dobrą sprawę, w 99% wydatkowaliśmy dla naszych mieszkańców poprzez różnego rodzaju działania. Beneficjentami były instytucje publiczne, gminy, ich jednostki podległe, mieszkańcy poprzez organizacje społeczne, stowarzyszenia i tych instytucji było najwięcej, ale również i przedsiębiorczość, bo indywidualne osoby, które chciały otworzyć działalność gospodarczą, zwracały się do nas z chęcią dofinansowania, wsparcia ich działalności, ale również firmy, które już istniały, a chciały taką swoją działalność jeszcze bardziej rozwijać. Od zera w roku 2022 do nawet 30, być może i więcej, naborów w latach poszczególnych funkcjonowania projektu LIDER i właśnie lokalnej strategii rozwoju. Czy to dużo, czy to mało? Których projektów, których naborów było najwięcej? O jakie nabory pytali mieszkańcy? Turystyka, rozwój przedsiębiorczości? Lokalna strategia rozwoju to dokument, który przygotowali sami mieszkańcy. To w 2012 roku, kiedy rozpoczynaliśmy ten okres programowania, byliśmy w przededniu, wychodziliśmy do naszych mieszkańców, organizowaliśmy spotkania informacyjne i takie sprawozdawcze i to mieszkańcy sami w swoich chęciach, w ankietach opisywali nam, co chcieliby, aby za te pieniądze było zrobione, jakie organizacje dobrze by było wspierać, w których tematach powinniśmy pójść. I na tej bazie przygotowaliśmy cztery cele główne. Pierwszym celem to był rozwój właśnie przedsiębiorczości, drugi cel to był zachowanie dziedzictwa kulturowego naszego obszaru, trzeci cel to promocja naszego obszaru, a czwarty to infrastruktura niekomercyjna. I w tych czterech celach działaliśmy i w zależności jaki był czas, to takie nabory przygotowywaliśmy dla naszych mieszkańców. 400, panie Mariuszu, poprawi mnie pan, 468 z tego co zapamiętałem, czy 64 ogólnie wszystkie projekty, które przeszły przez biurka i komputery i głowy pracowników Bielsko-Podlaskiej Lokalnej Grupy Działania. Czy ta liczba to liczba projektów zatwierdzonych i zrealizowanych? 464 to liczba projektów, które wpłynęły do nas, do Bielsko-Podlaskiej Lokalnej Grupy Działania, natomiast 405 zostało zrealizowanych i to mogę powiedzieć. Których projektów było najwięcej? Jak pan myśli, które gminy skorzystały najbardziej? Które stowarzyszenia, które moglibyśmy wymienić jako takie wzorcowe, które potrafią odnaleźć się? Było to powiedziane tutaj w gąszczu jednak przepisów, ale jednak dobrnąć do sukcesu. No tak naprawdę zdecydowana większość to organizacje społeczne, bo tak naprawdę program LIDER jest skierowany do organizacji społecznych. Ma aktywizować mieszkańców, ma ich wspierać, ma pomagać w rozwoju im lokalnym. LIDER to nie są pieniądze na gospodarkę wodno-ściekową czy na oświatę, czy na drogi. To są pieniądze skierowane do mieszkańców. To mieszkańcy poprzez działania typowo społeczne, organizacje różnego rodzaju eventów, spotkań, festiwali, wydawnictw powinni się zaktywizować, wspólnie razem przygotowywać te działania, a one integrują właśnie mieszkańców.
i nie kim lepiej to zrobić, jak właśnie organizacjami społecznymi. Dlatego, tak jak Pan wspomniał, które? Mogę wymienić z gminy Leśna Podlaska Stowarzyszenie Otwarta Wieś, która bardzo dobrze i bardzo skutecznie pozyskuje środki. Z gminy Międzyrzec Podlaski Stowarzyszenie Moja Gmina, które tak na dobrą sprawę wykorzystało w okresie programowania dopuszczalny prawem limit na możliwość skorzystania z pieniędzy unijnych i to się chwali. Mocno postawiliście na produkty lokalne, na kulinaria, sporo projektów z tym związanych, a teraz jeszcze rozwijacie te projekty, Panie Mariuszu, ponieważ proponujecie wyjazdy studyjne. Portugalia, Austria, Włochy. Czy to daje wymierny efekt, czy też na to i o to pytali mieszkańcy? O to pytali mieszkańcy, a efekt już jest wymierny, bo zaprosiliśmy przedstawicielki kół gospodyń wiejskich do takich wyjazdów. To one uczestniczyły w tych wyjazdach, to one podpatrywały, jak wygląda funkcjonowanie restauracji, organizacji społecznych pod względem właśnie tych kulinariów. Jak można przygotować dobre danie, używając dwóch czy trzech produktów, a nie tak jak u nas 10 czy 12. Wcale to danie nie będzie lepsze, mając tyle produktów. Tego się kobiety nauczyły. W tamtym tygodniu mieliśmy konferencję podsumowującą jeden projekt, właśnie ten taki wyjazdowy i wszyscy obecni byli właśnie zachwyceni tym, że jak z takiej małej ilości można przygotować coś tak wyjątkowego i tak smacznego. Człowiek to taka istota, która się uczy. Czy również ten projekt, ten okres realizacji 2014-2020, można powiedzieć, że czegoś tam nauczył? Coś było jednak źle przygotowane, w międzyczasie ewoluowało. No i co, Panie Mariuszu, czeka nas w przyszłości, już niedalekiej? W niedalekiej przyszłości czeka nas nowy okres programowania. Podpisaliśmy już umowę na realizację lokalnej strategii rozwoju. Tą nową lokalną strategię rozwoju również przygotowaliśmy z mieszkańcami. To oni wspierali nas w tym, w którym kierunku pójść. No i mam nadzieję, że już w przyszłym roku będą pierwsze nabory na różnego rodzaju działania. W tym nowym okresie programowania również stawiamy troszkę na działania infrastrukturalne. Będą to działania niekomercyjne, oczywiście, niemniej jednak ukierunkowane dla osób z dysfunkcjami, bo to też było bardzo mocno podnoszone na spotkaniach z mieszkańcami, że więcej powinniśmy zrobić dla osób starszych bądź też z grup defaworyzowanych. I w tym kierunku również będziemy szli, czyli infrastruktura niekomercyjna, która jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych, tak? Pytałem o tą ewolucję, panie Mariuszu, ponieważ tak naprawdę Bielsko-Podlaska Lokalna Grupa Działania właściwie wypłynęliście na szerokie wody, nie mając doświadczenia. Nie było w Polsce tego typu działalności, środki unijne, trzeba było je zagospodarować. No i o to właśnie pytałem, czy te lata 14-20 były jednak takimi latami również uczenia się dla Was, wszystkich lokalnych grup działania w całej Polsce, i czy można powiedzieć o ewolucji i rewolucji, że coś jednak w tych nowych programach się zmieni? Zdecydowanie się zmieniło. Lokalne grupy działania powstały w Polsce w 2005 roku. I od 2005 roku w Polsce funkcjonuje na naszym terenie Bielsko-Podlaska Lokalna Grupa Działania. Doświadczenie mamy dość spore, niemniej jednak każdy okres programowania niesie za sobą zmiany i to duże zmiany. Ja pamiętam w latach 2004-2006 w programach przedakcesyjnych, kiedy już funkcjonowaliśmy jako Bielsko-Podlaska Lokalna Grupa Działania, to my jako BLGD byliśmy beneficjentami środków. 2007-2014 my zaczęliśmy trochę te środki rozdawać mieszkańcom, ale też w bardzo okrojonym zakresie. Ten okres 2014-2020 dał lokalnym grupom działania trochę więcej władztwa i to one mogły decydować już trochę bardziej, w których zakresach pójść, a w których nie. Mam nadzieję, że dojdziemy do takiego stanu, jaki funkcjonuje w krajach starej Unii Europejskiej, kiedy to lokalna grupa działania może tak na dobrą sprawę sama decydować o tym, co mieszkańcy będą mogli robić, w których zakresach pójdą, w jaki sposób dawać pieniądze, bo
Ja nie do końca jestem przekonany o tym, że na aktywizację mieszkańców potrzeba przedsięwzięcia o kwocie około 50 tysięcy złotych, czyli tak jak jest do tej pory. Można zrobić zdecydowanie fajniejszą imprezę społeczną za mniejsze pieniądze i ludzie się będą lepiej na niej bawić. Ona nie będzie musiała być taka duża, a zdecydowanie organizacjom społecznym łatwiej będzie przygotować mniejsze środki, zrealizować te mniejsze środki i rozliczyć te mniejsze środki, niż męczyć się z dość dużą kwotą. Jak doskonale wiemy, organizacje społeczne nie mają swoich dużych pieniędzy, więc trzeba je wspierać jak tylko można.